Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, w Chrystusie zwycięskim i zmartwychwstałym, bracia i siostry łączący się z nami w modlitwie poprzez transmisję internetową, jesteśmy dziś świadkami bardzo ważnej tajemnicy. Chrystus zmartwychwstał, a zaświadczają nam o tym bohaterowie odczytanej przed chwilą Ewangelii: Maria Magdalena, Szymon Piotr i umiłowany uczeń Jezusa, Jan. Dzisiejszego dnia wyznajemy z całym Kościołem prawdę, którą oni nam przekazali. Wierzymy, że Chrystus powstał z martwych i radujemy się owocami zbawczej męki Jezusa, który dzisiaj jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Bracia i siostry, uśmiechnijmy się dzisiaj, patrząc na zmartwychwstałego Chrystusa. I bądźmy radośni, bądźmy pełni nadziei płynącej z pustego grobu. Oto obok nas, z nami i w nas jest obecny Chrystus, który piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał, nad nędznymi się zmiłował i nad nami się zmiłuje w tym trudnym dla nas czasie. Bo jest to czas lęku, czas niepewności, czas trwania pandemii koronawirusa, bo boimy się, co przyniesie jutro. Bo złe myśli nurtują nasze serca. Jakże znudzeni jesteśmy tą sytuacją, która nas dotyka. Świat się zatrzymał. Pozostaliśmy zamknięci w domach, jak uczniowie po zmartwychwstaniu. Tylko powody obaw się zmieniły. Obudziliśmy się w innej rzeczywistości niż ta, w której zasypialiśmy wczorajszego wieczoru. Uściski i pocałunki stały się bronią, a nieodwiedzanie rodziców stało się aktem miłości. A mimo to świat kontynuuje swoje życie i na swój sposób jest piękny, tylko nas ludzi umieszczono w klatkach, a wszyscy pragniemy powrotu do normalnego życia. Dlatego dzisiaj, w dniu zmartwychwstania Chrystusa, my umęczeni,
otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie, wszyscy w Chrystusa wierzący, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Drodzy moi, śpiewamy w jednej z pieśni: darmo kamień wagi wielkiej Żydzi na grób wtoczyli, darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała. Pan zmartwychwstał, Pan zwyciężył. To jest tajemnica naszej wiary, opartej na wielkim cudzie powstania z martwych Jezusa Chrystusa. On, który pokonał śmierć, pokona wszelkie zło, pokona wszelkie trudności naszego życia. Tego trzeba być pewnym. Taka nadzieja płynie dzisiaj z pustego grobu. Król niebieski k nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał, po śmierci się nam pokazał i za chwilę ukaże się w Eucharystii, za chwilę wstąpi do naszych serc ze swoją odkupieńczą mocą. Chce przyjść do każdego i każdej z nas, obecnych przed monitorami, oglądającymi transmisję mszy świętej i tęskniącymi za Eucharystią. Oto z nami jest Chrystus, pełen miłości, ten, co za nas życie dał. Już go dłużej grób nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał. Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota. Rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja. I dzisiaj stajemy wobec tej paschalnej tajemnicy. Stajemy jak niegdyś Magdalena, Szymon, Piotr, umiłowany uczeń Jezusa Jan. My stajemy wobec pustego grobu i tą prawdą o zwycięstwie Chrystusa, wiarą w Jego zmartwychwstanie, chcemy się dzielić jak najlepiej z tymi, wśród których dzisiaj jesteśmy. W tym pustym grobie jest źródło naszej nadziei, to źródło naszej paschalnej radości, rzeczywistości, w której tak często nam bezradnym i zasmuconym trzeba się zagłębić. Dlatego my, umęczeni tą panującą sytuacją, złóżmy troski żałujący Chrystusa umarłego. Otrzyjcie już łzy płaczący, mamy zmartwychwstałego. Chrystus zwycięży. Chrystus pokonał śmierć, pokona wszelkie zło, którego doświadczamy. Zbawiciel Jezus żyje, On, co za nas życie dał. Już go grobu mocnie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał. Cieszmy się, bo tak chce Pan, za winy nasze okup dan. Skończony już niewoli stan. Jesteśmy wolni. Chrystus przywrócił nam wolność. Odkupił nas swoją męką i śmiercią. I dzisiaj stajemy przy pustym grobie. Pozwólmy zatem, by w naszych sercach, jako w sercach ludzi wierzących, zrodziła się prawdziwie paschalna radość, prawdziwie paschalny uśmiech, który będziemy mogli podzielić z naszymi bliskimi. Bo przecież dla nas dany jest ten dzisiejszy dzień, dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Niech ta paschalna radość stanie się udziałem nas wszystkich. Amen.